Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z serii Biedne Gospodarstwo. W dzisiejszym odcineczku przyjedzie do mnie kierowca z firmy AgroMash, bo ostatnio dostałem maila, czy nie chciałbym właśnie dostać od nich maszyn na testy. Za chwilę tutaj powinien być. Tam mi pisali, że na 10:30 gdzieś przyjadą, a już mamy chyba 11 prawie. Coś się spóźnia, ja cały czas na nich tutaj czekam. Raczej powinien przyjechać on, kierowca, od końca gospodarstwa, bo tutaj widzicie, droga polna, bo można się, wiadomo, zakopać, coś tam jeszcze może nie pójść. No i co, wy na wstępie możecie zostawić łapeczkę w górę. Teraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. No i co, napiszcie jeszcze komentarz hashtag testy, a ja wam przypnę serduszko. To będziemy sobie teraz czekać na tego kierowcę. A i też pisali mi tam, znaczy ja im tam pisałem, że znaczy zgadzam się oczywiście i pisałem im też, że nie mam też ciągnika, czym tego ciągać, bo to będzie oczywiście maszyny do tego, jak to, maszyny, zestaw uprawowo-siewny, tak wam powiem. No i pisałem im, że nie mam tego czym ciągać. No i napisali mi, że podeślą mi maszynę, jakiś ciągnik odpowiedni tam, żeby tam wystarczyło koni. I co, będziemy czekać. Ja też nie wiem, co to za ciągnik będzie, bo żadnych zdjęć nie przysyłali, nic nie pisali, więc nie wiem. Zobaczymy, jest coś dla mnie taka ciekawostka. Ale powiem tyle, że to będzie siewnik i talerzówka. Taki zestawik uprawowo-siewny zaraz tutaj do mnie powinien przyjechać. Widzę, że tam jakaś ciężarówka jedzie, widzę, nie wiem, czy to też do mnie, bo ostatnio tutaj trochę dużo ciężarówek przejeżdża. To chyba do mnie, bo tak zwalnia, coś widzę. O, skręca. Się zatrzymuje, widzę, no nie wiem, wyjdę. Dzień dobry. Witam pana, dobrze trafiłem do Piotra? Tak, to do mnie oczywiście, widzę, że przyjechały tam na testy nabytki. Maszyny, no. Dokładnie. No, widzę, może że... Tak, co tam pan? Może na łące rozłożyć go? Ponąć? A na łące, proszę bardzo, to co będziemy tak tutaj na asfalcie gadać zresztą? Tu u mnie, jak no, widać, panu przywiozłem Deutscha również. A, no właśnie, jak widzę. Jak panu się podoba? No widzę, że ładny jest ciągnik, bo wreszcie coś nowego będzie. A na ile właśnie, na jaki czas te maszyny na testy? No, na tydzień na razie. Zobaczymy, panu się spodoba. No to napiszę maile wam. Bo akurat prace pożegnane teraz są, to nowszym sprzętem to się raz dwa zrobi. Wjedzie się i od razu z talerzówką i z siewnikiem to jak pójdzie widać, robota. Sprzęcie nowy. Sprzęt nowy AgroMasha. Powinien sobie dać prosto radę. Z salonu pewnie. No przetestuję i wam znać na mailu. Dobra, teraz niech tutaj na łąkę zajedzie. No i ta łąka wykoszona, jak widzicie, niedawno było koszone. To jeszcze będzie tą łąkę zaorać i jakieś pole zrobimy tutaj, bo co taką łąkę trzymać. Dobra. Gdzie pan jest w ogóle? Pan mi to ściągnie, czy mam sobie na przykład ja sam to sprowadzić? Jak tam? Jak pan woli. Pan chce zjechać, czy panu zjechać? Ja mogę zjechać, bo tak... Umiem jeździć. Kluczyki w statyce. Są, dobra, to już... Tak, są, to dobrze, teraz to wsiadamy. Tylko obciążnik pan nie podnieś. Dobra, wsiadamy sobie. Obciążnik chyba trzeba podnieść, tak? Wow. Dobra, jeszcze obciążnik chyba, tak? Czy tam... Obciążnik pan nie podnieś jeszcze. Dobra, podniesione chyba, tak? Zobaczę. Wszystkie podniesione. Podniesione. Dobra. Jak sami widzicie, w tym dojtwarze ładnie. Zobaczymy, jak to się też dojtwar spisuje. Odpalił ładnie. Dobra, powoli zjedźmy. Dobrze tam jadę, proszę pana? Na prawo, Eko. Na prawo, dobra. O, dobrze. Powoli, o Jezu. O Jezu. Szef mnie zabije. Dobra, zjeżdżaj pan już. Dobra, może nie będzie źle. Trochę przyrysowane, ale niech będzie. Szef może nie zauważy. No, może nie.
się zalakieruje na szybko. Myślę, że sobie go postawimy tutaj gdzieś. Tu go postawimy, wiecie. Tu sobie go postawię, niech sobie tutaj stoi. Bo tutaj jakieś problemy, powiem, bo tyle to jest tych wajch, że nie wiem po prostu od którego jest do, powiem wam, opuszczania. O. Dobra, niech sobie będzie opuszczony. Zgasimy sobie go nawet, niech będzie zgaszony. I co jak widzicie, no, ładny zestawik, ładny, dobra, pójdę do niego tam, bo tu widzę, że jeszcze jest. I co tam, no... Na tydzień. Wie pan... Tak, tak, co tam? Chciałbym pana przeprosić, że się spóźniłem. No nie ma za co, ja tam akurat dzisiaj taki dzień luźny, bo upało, ostatnio rano się nie chce robić. Jakoś tak. Wie pan, nie mogłem do pana trafić w ogóle. Musiałem się u panów takich spytać przy sklepie tam. No rozumiem, rozumiem, rozumiem. A pana taki... znają wszyscy i powiedzieli, no, że no tu we wsi to każdego zna. Wie gdzie mieszka, no, bo to mała wieś to. To co, myślę, że będę się teraz pana żegnał. Szerokiej drogi, miłego powrotu, na razie. Dziękuję panu. Dobra. No ładnie ten zestaw prezentuje, jak możecie zauważyć sami, no. Widzę, że jednak dali mi dobrą maszynę. Nawet ładnie wygląda. Deutsche Agrotron, tak? Czy Agrotron chyba tak. Powiem wam, ja się dość nie znam dobrze na tych maszynach zagranicznych. Ale Agromasz jest chociaż polską maszyną, polską marką. No i co, myślę, że w tym odcinku to było na tyle. W kolejnych odcinkach sobie coś tam już zaczniemy jakieś testy robić, zobaczymy jak to wszystko działa. No i co, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. Ja się z wami żegnam, do kolejnych, trzymajcie się, no i cześć.